Główne otwarcie tego festiwalu Sztuki Otwartych Oczu zorganizowaliśmy przy ulicy Kopernika 15, prezentując projekty młodych artystów, najmłodszych członków społeczności akademików krakowskich. Ci ludzie jeszcze nie nauczyli się delikatności względem widzów, ale przede wszystkim względem samych siebie. Wspomnę i zastrzegę się, to nie są dzieła tworzone pod okiem profesorów. To nie są dzieła studenckie, to są dzieła młodych artystów. Pokazujemy tutaj bezpardonowe, czy takie ostre spojrzenie na samych siebie i na świat, ale w wykonaniu mistrzów. To jest wystawa, która jest częścią Open Eyes Art Festival, wystawa Stellar, Hugging the Human. Jest to wystawa artysty australijskiego, który od lat 70. eksperymentuje z ciałem, uprawia tak zwany body art, performer, który zaskakuje nas swoimi instalacjami i eksperymentami na własnym ciele, które wykonuje. Pomiędzy tym wszystkim jeszcze, i to będzie już bardzo szybko, kantor, warto zobaczyć kantora w Krakowie w niecodziennej odsłonie. Rysunki kantora, które po raz pierwszy będą w Polsce pokazywane, to warto zaglądnąć w zderzeniu z ławką z umarłej klasy. To jest wystawa, która powstała we współpracy z Krikoteką. Część wystawy będzie tutaj w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Część wystawy będzie na ulicy Siennej. 15 wydarzeń. To jest sporo, muszę powiedzieć. I to czasami takich dużych, jak na przykład wystawa Nowakowskich w ramach projektu Przestrzeń dla sztuki, to co profesor Hausner już wiele lat temu rozpoczął we współpracy z nami, to będą 3 wystawy w Nowochódzkim Centrum Kultury, u nas na Akademii, w tej najniższej galerii w podziemiach i na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego.